fotowoltaika jest wyłączana. Te zwłaszcza większe, duże instalacje w te najbardziej nasłonecznione dni, w którym gospodarka się wyłącza, to jest często niedziela, święta, nie jesteśmy w stanie odbierać, bo przez lata budowano źródła, nie budowano elastyczności sieci. Nad tym też pracujemy. Też w dużej mierze dzięki środkom europejskim, patrzę tu na Ministerstwo Funduszy, dziękujemy, ale to jest ogromne wyzwanie, więc dzisiaj włączamy też obywateli w ten proces, żeby już nie tylko produkować energię, ale także ją magazynować, zbierać wtedy, kiedy jest najtańsza, by zmniejszyć obciążenie sieci wtedy, kiedy wieczorem czerpiemy z energii, a jest jej mniej. To będzie też duża ofensywa zmian i legislacyjnych, i programowych. Już w drugiej połowie roku, obiecuję wam, będziecie widzieli pieniądze inwestowane w elastyczność, w bilansowanie sieci, by w 100% odbierać energię elektryczną produkowaną przez prosumentów. I ostatnia rzecz, o której chciałam wam wspomnieć, bo to takie nasze duże wyzwanie w Ministerstwie Klimatu, nad którym pracuje pan Krzysztof Bolesta, nasz minister, prawo wodorowe. Tworzymy nowy sektor gospodarki, który ma zapewnić przyszłość polskiemu przemysłowi. Prawo wodorowe oparte o wodór niskoemisyjny, o wodór odnawialny, to jest przyszłość i przewagi naszej gospodarki. Bez tego ciężej będzie dojść do neutralności klimatycznej, a my z kolei chcemy faktycznie budować, uczestniczyć w procesie powstawania nowych technologii również w oparciu o wodór w ramach gospodarki wodorowej, więc tworzymy ustawę. Wiele lat w Polsce mówiono o tworzeniu dolin wodorowych, o tym, jak Polska będzie wodorem stała. Tymczasem myśmy do dziś nie doczekali się ustawy, która tworzy system, która reguluje wydawanie koncesji, która wprowadza katalog podstawowych pojęć i definicji, która daje przestrzeń, umożliwia tworzenie systemu przesyłu i magazynowania. My dzisiaj tą ustawę mamy, również myślę po wakacjach zaraz trafi do Sejmu. Musiała być skonsultowana, konsultacje zakończyliśmy, za chwilę trafi do rządu, do Sejmu również projekt ważny, rządowy. Tworzymy jednocześnie też mapę wodorową kraju we współpracy z Gaz-Systemem, który będzie operatorem przesyłu również dla wodoru. Tworzymy mapę wodorową, planując pierwsze wielkoskalowe magazyny wodoru pod zieloną przyszłość polskiego przemysłu i polskiej gospodarki. Dziękuję wam bardzo.